Wielki artysta ludowy Władysław Pogoda skończył 97 lat. Urodziny to jest doskonała okazja do rodzinnego i artystycznego spotkania. Było oczywiście wspólne granie lasowiackich melodii. Pan Władysław kocha muzykę i wie, ile szczęścia może dawać autentyczna twórczość. Witamy gości, mały drobiazg. Wszyscy w komplecie złożyli panu Władysławowi życzenia. Były prezenty i kwiaty, ale przede wszystkim muzyka. Ta, którą Władysław Pogoda, laureat nagrody imienia Oskara Kolberga, tak bardzo ukochał. Czym jest dla pana ta muzyka? To jest wielkim skarbem. Tak. Bo muzyka... To jest muzyka. To dzięki niemu w 1960 roku powstała słynna już w całym kraju kapela Władysława Pogody, koncertująca nie tylko w Polsce, ale w Austrii, Bułgarii, Francji oraz na Ukrainie. Jej członkowie ciągle się od niego uczą. Pan Władysław jest dużym autorytetem, jeżeli chodzi o muzykę ludową. Grałem z nim już ponad 10 lat, także zawsze mile wspominam jego koncerty i jego wyjazdy wszędzie. No, to już my spędzili dużo czasu z sobą. W każdym razie jest bardzo dobrym muzykiem ludowym. Bardzo dobrym. Z poczuciem humoru i z werwą, jak się to mówi po muzycznemu. Władysław Pogoda doczekał się 5 dzieci, 13 wnucząt, 20 prawnucząt i 2 praprawnuków. Zawsze na wakacje przyjeżdżaliśmy i graliśmy z dziadziem, jak tutaj my byli. No i teraz fajnie jest na urodziny jego zagrać dla niego. Nie ma się co dziwić. W domu Pogodów muzyka była od zawsze. Ja się wychowałam na muzyce. Ten domek jest nieduży, ale ile pomieścił muzykantów, to naprawdę. I ciągle grali. Sobota, niedziela, czwartek. Już próby, już gdzieś jadą. Ciągle było wesoło. I jest tak do dzisiaj. Utwory pisane przez Władysława Pogodę i repertuar kapeli to lasowiackie melodie z okolic Kolbuszowej. Są to m.in. polki, oberki i walczyki. Władziu jeszcze co ciekawe, że on sobie pisał, zwrotki sobie dopisywał, jakieś tam melodie sobie układał. Jak żeśmy jechali na granie, no to słuchajcie, może by my to dzisiaj tego zaśpiewał, tonacja jaka. Przez drogę żeśmy sobie przegrali, a na scenie już żeśmy sobie to grali. Chociaż minęło już 97 lat, panu Władysławowi nadal gra w sercu muzyka ludowa, która w jego przypadku stała się chyba receptą na długowieczność. Thank you.